Witam was kochani bardzo serdecznie, z tej strony Smoko, zapraszam na kolejny odcinek z Euro Truck Simulator 2. Dzisiaj mamy równie bardzo fajną malowniczą trafę, bo pojedziemy sobie z Andory do Lyonu we Francji i będziemy sobie podróżować DAF-em, czyli jeśli jest DAF, no to wiadomo, że to jest główna kampania, jeździmy na promocję. Na spokojnie. Poczekam, aż mi się brama otworzy. Okej, brama się otworzyła. Zobaczmy, czy mam święty spokój. Tak jest, mam święty spokój. No to ruszamy w trasę. Trafikiem. No, będzie trochę zawijasów. No, poprawiłem sobie ustawienia. Skopiowałem sobie ustawienia takie samo, jak to było, gdy podróżowałem sobie na mapie fikcyjna Polska. Więc wydaje mi się, że... Ło! Co tu się stało? No nie wierzę, nie wierzę. Pierwszy raz mam taką sytuację, że zaliczam przewrotkę. No nieźle. No nieźle. Aż miło. Od tego się nie spodziewałem. Moi drodzy, że będzie taka sytuacja już na samym początku. Wiecie co? Jak już jestem w serwisie, a to sobie tą ciężarówkę już naprawię, nie? Aj, aj, aj. No będzie ładna kara za to. Tego się nie spodziewałem. No, proszę mi otworzyć. A to powiem szczerze, no miło, miło. Nie spodziewałem się takiej sytuacji, że na tych serpentynkach będzie tak ciężko. No ale... To są uroki pracy kierowcy. Ja powiem szczerze, chciałbym te serpentyny najlepiej w ogóle pominąć. Ale ja rozumiem, gdybym jechał z jakąś, wiecie, zawrotną prędkością. A przecież nic takiego nie było, no i... Znowu wjeżdżam pod serpentynki, ale mam nadzieję, że teraz nie popełnię żadnego błędu i nie zaliczę żadnej bolesnej wywrotki. Która zaboli mnie i mój zestaw. Że powolutku po tych górach, powolutku po tych serpentynkach sobie pojedziemy.
No teraz mam takie wrażenie, że jest wygodniej. Raczej wygodniej, łagodniej. O, to chciałem powiedzieć. Tego słowa chciałem użyć. No, uciekajmy z tych górskich rejonów. Bo one są bardzo nieprzyjemne. Także uciekajmy. No to jest malownicza trasa, no faktem, rejon Alp. Ogólnie promoc jest, powiedzmy co sobie szczerze, bardzo malowniczy. Ale coś mi ten DAP tak zagwałtownie staje. To tak nie powinno być. Ale może to jeszcze jakaś kwestia ustawień. Widzę kolejne zawijasy, które, a powiem szczerze, nie powodują u mnie szału radości. No popatrzcie na te serpentyny, to wygląda jakbyśmy na jakimś rajdzie Monte Carlo byli, a nie jak na drogę dedykowaną tirowi. Trzeba będzie hamować tutaj. Nie ma co do tego łudzeń. Się trzeba będzie nakręcić tą kierownicą. Nie wiem co lepsze. Pod górę czy z górki? Nie wiem co lepsze. Mocno się nad tym zastanawiam co lepsze w chwili obecnej. Dobra, mam nadzieję, że jest puściutko. Ale sami to sobie zobaczcie. No tu nie jest miło. Ronda. I kolejna serpentynka. No, ja też nie mam takiego wyczucia. Aż tak bardzo. Ale mam nadzieję, że dojedziemy. I mam nadzieję, że te serpentynki się skończą za niedługo. Bo jak widzicie, ja się nawet na pasie nie umiem utrzymać.
jeszcze roboty drogowe. Iż tutaj mam. Ciasna uliczka, rondo. Jeżeli chodzi o ronda, to też nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem. W ETS-ie jest bardzo dużo rond w niektórych krajach. I później to nie działa komfortowo. Trasa na pewno będzie bardzo interesująca. Zdaję sobie z tego sprawę. No ale zobaczymy, czy ona już będzie w dalszej części łagodna dla nas. Będą jakieś takie trudne momenty. Na razie wszystko sobie ogarniamy, wszystko idzie zgodnie z planem. Wjazd na drogę. Wszystko przemyślane. No i widzę, że wchodzimy na drogę szybkiego ruchu. 90 km na godzinę możemy sobie podróżować. Więc świetnie. No powiem szczerze, miło też jest powrócić właśnie na promocja, pojeździć trochę po Europie. A może mi się zmieniły ustawienia co do nachylenia stabilności naczepy. Dlatego mnie tam tak przechyliło. Tak też może być. Tak też może być. No zobaczymy, czy uda nam się dojechać bez wykręcenia pauzy. A jest 90 km na godzinę, włączymy światła. Bo widzę, że noc się zbliża. Jak to czasowo wygląda mojej drodze? 6 godzin i 15 minut do pauzy. No. Można jechać na styk. No super, dostałem mandat. Się nie przepatrzyłem na licznik. Trzeba zarabiać, moje drodzy, to trzeba zarabiać hajsy. A ja w ostatnim czasie, powiem szczerze, w wolnej chwili no, nie mam takiego czasu, żeby sobie jakąś dłuższą
trasę w Eurotaku przejechać, żeby no, zrobić taki rozwój finansowy. Pojawia się jakaś taka krótka chwila, że wybieram właśnie takie w miarę krótkie trasy, żeby gdzieś po prostu pojeździć i tak stopniowo rozwijać ten profil, ale to bardzo stopniowo. No za chwilę płatna bramka. Czyli coś, czego ogólnie nie jestem zwolennikiem. Oczywiście w Eurotrucku. Zaczęło trochę. Dobrze. No mam nadzieję, że jak to jedziemy. O nie, tych bramek też nie będzie bardzo, bardzo dużo w tym rejonie. Widzę, paliwo się kończy, ale na szczęście w pobliżu jest stacja benzynowa, także zaraz sobie podjadę, zatankuję. Włączamy silnik. I tankujemy. No najlepiej będzie to pełna. Okej, zatankowane do pełna. Jedziemy. Jakby objazd dla ciężarówek. No i mamy koreczek. Czyli bardziej oczekiwanie na włączenie się do ruchu. O panie, jedź pan tam. Okej, okay, jest święty spokój. Mogliśmy się włączyć do ruchu na spokojnie. Także bardzo dobra wiadomość. No i jedźmy, jedźmy. Żeby się wyrobić z zostawą. Bo na pewno na tym tankowaniu straciliśmy trochę czasu. Czas na oddanie 18 godzin. Trudno, będziemy musieli wykręcić pauzę.
Myślałem, że unikniemy tego. Ale jednak musimy. Jak tak patrzę trochę na tą naczepę, jak ona się przechyla, to trochę się boję. W sensie, żebym kolejnej wywrotki nie zaliczył, nie? Jedna wystarczy na wizji. Jeju, ale się rozpędziłem. Nie zwracam trochę na to uwagi. No byle do Lyonu, a później z Lyonu się zobaczę, coś się ciekawego pojawi. Kontynuuję stałą prędkość. Stężenie drogi było. A najważniejsze, że nie przywaliłem w tą ciężarówkę. I podróż trwa dalej. Moim DAF-em. Powiem wam szczerze, ostatnio nawet nie jestem w temacie nowości, jeżeli chodzi o studio SCS Software, o ETS-a, nawet z modami nie jestem na bieżąco. Sami wygląda to tak, że jestem całkowicie nieprzygotowany do odcinka z Euro Truck Simulator 2. Wiem, że zbliża się ten czas, kiedy ten materiał dla was trzeba przygotować. I się go tworzy. No, zdaję sobie z tego sprawę, że to później też się może odbić na jakości merytorycznej odcinka. Ale też chcę, żebyś się po prostu pod względem czasowym w miarę te odcinki mieli na czas. Może się pojawić taka sytuacja, że te odcinki, jeżeli chodzi o stałe serie,
OMSI, ETS, że one się na przykład pojawią z jednodniowym opóźnieniem, bo... bo praca, czy jakieś tam inne sytuacje, które, na które ja po prostu nie mam wpływu, mogą doprowadzić do takiej sytuacji, że może się pojawić takie drobne opóźnienie. Ale ja doskonale zdaję sobie sprawę, że akurat OMSI i ETS są regularne serie, ale jeżeli chodzi o ETS, to zaczynam się nad jedną rzeczą zastanawiać, czy... powiem szczerze, nad OMSI też się zaczynam nad tym zastanawiać, czy po prostu wam tych odcinków nie dawać co dwa tygodnie. Ale jeszcze nie podjąłem takiej, powiem szczerze, drastycznej decyzji, ale w przyszłości może się coś takiego po prostu pojawić. Na chwilę obecną na pewno te odcinki zarówno z OMSI, jak i z ETS-a będą co tydzień. Tylko tak jak mówię, może się czasami zdarzyć taka sytuacja, że OMSI, który ma być w sobotę, będzie w niedzielę, a ETS, który miał być w niedzielę, będzie w poniedziałek. Po prostu nie zawsze uda mi się to przeskoczyć, bo ja wam powiem tak, to też nie jest kwestia znalezienia czasu na to, żeby usiąść do gry i nagrać materiał, bo to jest najmniejszy problem. Czasami po prostu nie mam czasu na to, żeby no, zrenderować ten materiał dla was, tak? Po prostu. I tak to się taka sytuacja się pojawia, no ale myślę, że na przyszły tydzień to OMSI i ETS pojawią się w planowanym terminie, czyli sobota, niedziela. Na pewno zauważyliście tydzień temu, że nawet nie było zaznaczone jako jako premiera, nie były w ogóle oznaczone odcinki i z OMSI i z ETS-a. No z tego względu, że no, render mi się przedłużył. No, sami widzicie, to też jest takie... są takie rzeczy, na które no, czasami nie ma wpływu. Ale to też nie jest tak, że ja nie pamiętam, że coś mam zrobić, że jest materiał do nagrania. Nie, po prostu... powiem wam szczerze, w ostatnim czasie te rendery mi się dłużą. I to jest taki dziwny przypadek, bo... jak nagrywam jakiś krótszy materiał, albo ciut dłuższy, to się dziwię, bo umie to się zrenderować szybko. A czasami mam tak, że jak nakręcę jakiś taki krótszy materiał z jakiejś tam gry do właśnie do playlisty na luzie na przykład, to się umie wydłużyć, nie? To ja po prostu byłem w szoku, że takie sytuacje się zdarzają. Ale to jest chyba znak, moi drodzy, na kupno nowego komputera po prostu. Że przychodzi taki moment, że no, pojawiają się pierwsze symptomy pod tytułem kup nowego kompa. Dobra, widzę stację, widzę postój, także zjadę sobie. Stację, widzę bramkę. No ale to już są symptomy. Które powoli nam mówią, że trzeba zjechać na pauzę.
Ale powiem wam szczerze, te to ziewanie to ma czasami taki zły wpływ. Niech mi się pojawi komunikat o pauzie. Dokładnie. Jest, pojawił się. Okej, okay, wykręciliśmy sobie. Dobra, świateł nie będę potrzebował. No i jedziemy trochę w dzień. Czyli nie macie całego odcinka w nocy. No a to, co do tego ziewania. Wyobraźcie sobie, że gracie tak w ETS-a, jesteście miłośnikami. No a czasami też gracie w takich godzinach wieczorno-nocnych, tak? I no, teoretycznie nie chce wam się spać, nie? A to nagle słyszycie to na głośnikach, na słuchawkach. Ziewanie. No, ziewanie jest jedną z najszybciej i najbardziej zaraźliwych chorób na świecie. I wam się też to ziewanie włącza, nie? Szczerze, taka sympatyczna trasa. Było trochę takich nieprzyjemnych serpentynek, ale one były takie urocze. O. Ja się naprawdę zapominam na tych zjazdach. W ostatniej chwili zjeżdżam na dobry pas. Jak widzę zjazdy. Słuchajcie, no nie grałem w ETS za tydzień, tak? A nie miesiąc czy dwa, żebym nagle się zapomniał. Hello. Dobrze, pojeździmy trochę sobie takim środkowym pasem. Byle do Lyonu. Ciekawe, czy w Lyonie będą zamówienia zewnętrzne. Że można by coś zrobić ze World of Tanks. Bo już nie pamiętam, czy Lyon jest miastem z dodatku Viva la France, czy jest miastem z promocja. No skleroza, skleroza, moi drodzy, skleroza. Mam wrażenie, że tak troszkę pod górkę, ale przyjemnie. Delikatny skręt. Ja coś jeszcze chyba sobie pokombinuję.
w wolnym czasie z tymi ustawieniami. Wejdę sobie po prostu na profil, który mam pod fikcyjną Polskę. Zobaczę, jak to tam mam wszystko poustawiane, screeny sobie jakieś porobię. Bo mam czasami takie wrażenie, że ta kierownica mi coś kręci, stanowi taki drobny opór. Ale ja też profil początkowo inaczej konfigurowałem, tak, więc... No, pamiętam na YouTubie znalazłem jakiś tam poradnik, na którym się oparłem i tak sobie ten profil skonfigurowałem na kierownicy. Natomiast profil pod fikcyjną Polskę konfigurowałem według ustawień, które miał wujek Bohun i one się okazały dla mnie takie najbardziej optymalne, bo czułem przyjemność z jazdy, a tu jak jadę tym, powiem wam, jaka jest różnica ogólnie, no jak jadę, jak jeździłem z Kanią, to czułem, że naprawdę kierownica chodzi mi płynnie, nie stawia takiego oporu. Jak jadę tym DAF-em, to czuję, że ta kierownica taki lekki opór mi stawia po prostu. Bo ciut za mocno tepłem. Ale muszę to sobie dopracować do perfekcji. No mam tydzień, żeby to sobie dopracować do perfekcji po prostu. No powiem wam szczerze, na pewno jest dużo lepiej niż jakieś chyba 2 tygodnie temu. Tak, 2 tygodnie temu, kiedy nagrywałem za was odcinek z ETS-a, to tam naprawdę, gdy jechaliśmy z Bilbao do Andory, to tam naprawdę czułem, że mam problem z tą kierownicą. Teraz tutaj jest to... jest już naprawdę lepiej niż to było 2 tygodnie temu, ale jak sobie porównam jazdę na fikcyjnej Polsce tydzień temu, no to jeszcze to nie jest ideał. Ale jestem coraz bliżej. Więc spokojnie, ja sobie ten profil cały przejrzę. I mam nadzieję, że za tydzień, jak się spotkamy w kolejnym odcinku z Eurotruck Simulator 2, no to już będzie Buena Fantastica Costa. No w sumie 2 tygodnie nie jeździłem DAF-em, no to też może mieć na to taki wpływ, ale wątpię. Ło, ale to przychyliło teraz. Jakby mi się tak ustawienia stabilności też zmieniły. Pięćdziesiątka, pięćdziesiątka, osiemdziesiątka, pięćdziesiąt, osiemdziesiąt. Znowu 50. Ludzie, zdecydujcie się. Tam mamy kilometr, ale dojedziemy. Ładunek, na szczęście, bez jakichś takich poważniejszych obrażeń. Na szczęście, a może na nieszczęście, no.
jeszcze troszkę. A, kolejna rata poszła. Proszę Państwa, ja tylko pieniądze tracę, no. Tak nie może być. Tam. Okej. Jestem na trasie, kończę dostawę. O dziwo doskonale, pomimo tej wywrotki, no to mnie to też cieszy, że się udało. Więc moi drodzy, zlecenie wykonane, rozwijam się powoli, powoli do przodu. Krótka trasa, zobaczymy gdzie nas dalej powiedzie, gdzie pojedziemy w przyszłym tygodniu, bo na pewno pojedziemy z Lyonu w przyszłym tygodniu, a dokąd to się dowiecie za tydzień w kolejnym odcinku Euro Truck Simulator 2. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się, cześć.